Tak jest, drodzy Państwo, przyszedł czas na kolejny odcinek Hide and Seek z widzami. Tym razem cała akcja będzie odbywała się w ogromnej kuchni, po której za pomocą grapplerów będziemy mogli się przemieszczać. Osoba, która najlepiej się schowa, wygrywa 1000 V-dolców. Zanim zaczniemy dzisiejszą zabawę, chciałem Wam bardzo wszystkim serdecznie podziękować za zostawione 10 tysięcy łapek pod odcinkiem z Titanica, gdzie bawiliśmy się chowanego. Mam nadzieję, że ten materiał również przypadnie Wam do gustu i że zostawicie takie same wyniki. Ja już teraz nie przedłużam, zaczynajmy! Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell, witam w kolejnym odcinku z trybu kreatywnego. Dzisiaj będziemy bawić się chowanego w kuchni Farrella. Jest to naprawdę mega kozacka mapka. Kod do mapki oczywiście macie podany w opisie tego filmu. A teraz przedstawię Wam dzisiejszych uczestników zabawy. Numerem 1 jest Damian Notdium. Witam Cię bardzo serdecznie. Siema. Ale poszedł z tym pierutem. Witamy bardzo serdecznie Damiana. Numerem 2 jest Jaro. Witam Cię bardzo serdecznie, Jaro. O, ten to umie się obracać. Kolejną osobą jest Sergiusz. Witam Cię bardzo serdecznie. Sergiusz witam. Dzisiaj będzie ze mną krył, ponieważ ta mapa jest stricte pod rywalizację grupową, czy też pary. Niestety nad nim taki dziubek wisi i będzie musiał ze mną szukać. Kolejną osobą jest Michał Traw. Witam Cię bardzo serdecznie. Siema. Omegą jest Oli Oficjalny. Cześć Oli. Siema. Tak, Oli? Aha, ty jesteś Tom. Nie. Nie jest panią Tom. Mikołajką, okej. Okay. Omegą jest pewnie Rekt. Dobrze mówię? Nie. Kurczę, jest nie trafił. To witamy Rekta. Jest Ragnarokiem. No to będzie, czyli Omega Lucky Wiśnia. Cześć. Dokładnie. Dzień dobry. Mojej drodzy, zasady są bardzo proste. Osoba, która najlepiej się schowa, wygrywa 1000 V-dolców. Ja z Sergiuszem, dobrze mówię? Z Sergiuszem? Tak. Z Zajączkiem Sergiuszem będziemy szukali. Macie na to 3 minuty, żeby się schować. Macie tutaj grapplera. Możecie używać grapplerów na tej mapie, bo to akurat to jest mapa z broniami. Chodźmy, Sergiusz, się gdzieś tutaj schowamy z boku, a oni niech się chowają. Aha, jest to ciężkie. Ej, nie da się niszczyć tej ściany? Dziwne, nie? Ej, nic się nie da niszczyć. Myślałem, że się da niszczyć tutaj. Przed rozpoczęciem gry można było wszystko niszczyć, a teraz niestety nie możemy. Moi drodzy, korzystając z chwilę czasu, jak oni się chowają, chciałem wam przypomnieć, że organizuję konkurs na 50 tysięcy V-dolców. Przepraszam, 50 tysięcy V-dolców, pokazałem 100 tysięcy. Jedyne co musicie zrobić, to wbijcie w link, który znajduje się w opisie tego filmu, zasubskrybujcie kanał, dołączcie do Discorda oraz Instagrama, dzięki czemu otrzymujecie punkty. Jeżeli masz więcej punktów, twoja szansa na wygraną jest większa. Bardzo proste są te zadanka, więc bardzo serdecznie polecam, wygrywa aż 10 osób, pakiet po 5 tysięcy. Sergiusz, Zajączku, mój drogi kochany, tak, jesteś numerem 1, wiadomo. Powiedz mi, jaki próg taki łapkowy, żeby dobili i robimy kolejny hide and seek z widzami? No, 10 tysięcy, okej. Okay. Sergiusz Zajączek powiedział 10 tysięcy, niedługo jest Wielkanoc, więc z pewnością wtedy wam bardzo fajny prezent przyniesie ten Zajączek. Do kwietnia mało zostało, okej. Okay. Panowie, jak tam wasze chowanie idzie? Nie. Słabo. Dobrze. Słabo. Słabo poszło, dobra. Ewentualnie zrobimy dwie rundy, jak to nam szybko pójdzie, bo jest nas ile osób? 8? 2, 4, 6, 8 osób, tak. 6 się chowa, 2 szukają. Dobra. Macie jeszcze 50 sekund, żeby się schować. 3, 2, 1. Ty, nikogo nie widać. Dawaj. Tutaj na ten. Co to jest? Dzbanek z kwiatkiem, tak? To jest bez. Dobra. U góry. Wow, wow! Uważaj, bo tu można zginąć, nie? Waląc o ziemię. To nie jest tak, że tutaj jak spadniesz, to przeżyjesz. Tutaj mamy, zobacz, Sergiusz, co to jest, kurczę. Jakaś ta. Farellepa? Jakaś ukryta, wow, 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 półka. Dobra, troszeczkę hapsów straciłem, ale przeżyłem. O kurcze. Ej, naprawdę mega kozacka jest ta mapa. Widzowie, jeżeli graliście w mapę, która nazywała się w Counter-Strike'u The Rats, pamiętasz, Sergiusz, grałeś w Counter-Strike'a? Tak. Taka była mapa właśnie The Rats, gdzie też była taka wielka kuchnia. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli graliście. Bardzo fajna była ta mapa, uwielbiałem ją. Ej, nie ma naprawdę nikogo. Widzisz nas? No. Dobra. Co, wbijamy na lodówkę, mordo? Do Farrella do lodówki, zobaczymy co on tam ma. Pewnie na drzewku ktoś siedzi, 100% jest ktoś. Jest i na drzewku! Pierwszy, wow! Oponent! Ragnarok? To był kto? Get Wrecked. Kurczę, Get Wrecked, wiesz co? Jedyne różowe miejsce na mapie, akurat ty je wybrałeś, żeby się schować. No kurczę, trudno, lecimy dalej. Zobaczmy sobie ze snajpereczki. Czy ktoś kogoś widać na horyzoncie? Ktoś się wychyla, bo myśli, że nie patrzę na niego.
Niestety nikogo nie widać. Ty, jest taka fajna biblioteczka z książkami, na pewno ktoś nie tam się ukrył. Nie zmienimy pozycji, co nie? Nie, nie, nie zmieniamy pozycji, dokładnie. Budować się nie da, więc super. Dobra, zejdźmy troszeczkę niżej, na umywalkę. Jestem na parapecie. Parapecie, tu rosną jakieś bambusiki. Mamy jeszcze 10 minut, także na easy peasy, okej. Zobacz, czy w szafce kogoś nie ma. Jest ktoś? Nie, nie ma. Dobra. Ty, jest zlew, widziałeś? Zlew jest nawet. Nawet jest zlewik. Dobra, widzę forel, jak się chodzi po lodówce. To nie jest lodówka, misiu kolorowy, niestety. A tu jest szafka, sorry. A tu będzie utrudnienie. Mamy zegarek, jestem na wskazówce zegarka. Ej, tu patrz, jest wariat! Kto tu się schował? Dium! Ej, w życiu bym się nie spodziewał, że... Ej, zobaczcie tajne przejście, kozak, co? No nie. Ej, perfekto, perfekto. Dobra, ja tam niżej nie idę, tam pewnie... To ile osób już jest? Ile osób? Zostały jeszcze 4 osoby. 4 osoby do znalezienia. Ktoś tam strzela, to ty strzelasz, nie? Nie, nie. Okej, okay. Gdzie poszedłeś? Tędy, dobra. Kto ma heavy sniper i się bawi? Jakiś random wszedł? Ej, ja bym zrobił kontenery. Co byś poszedł? Też nic nie pisze. Ja bym zrobił kontenery tutaj. Kontenery? A, tutaj są kontenery, faktycznie. Zobacz. Tu nikogo nie ma. Tutaj też nie. A tutaj też nie. Kurczę, gdzie ten może być? O, Oli pewnie jest za lodówką. Tak mi się wydaje, że Oli będzie za lodówką, nie? Dobra, widzę Falela. Widzę Falela. Falela? Ja też widzę Falela! Widzę Falela. Nie! Falel! Falel nie. Się zabił. Kurczę, no. Zostawcie łapeczkę dla Falela. Ej, linki mi zabrakło. W Glaplerze. Falela widzi i linki zabrakło. Teraz się przejdziemy troszeczkę dołem. Let's go. Ej, na tej lodówce, że ten napis Epic Games jest kozak. Jakby ktoś tam się schował między literkami, bym się w ogóle nie zdziwił. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich mapek właśnie typu kitchen, czy też pokój jakiegoś gracza, bądź też pokój Farela, oczywiście piszcie w komentarzu. A my z pewnością nagramy jakąś serię z widzami. Kurde, gdzie oni są, powiedz mi? Tu jest jakaś szafeczka metalowa. Jak tam Rekcik idzie? A czy ten Sergiusz? No, szukam, ale ciężko. Wiesz co? Jestem teraz na kuchence, prawie się poparzyłem. Idę zobaczyć do zlewu. W zlewie jeszcze mnie nie było. A tutaj mi się wydaje, że ktoś może być skitrany. Jest przez zlew jest przejście, gościu, ty. A to ty jesteś? Czekaj. Nie ma. Ej, uwielbiam hide and seeki z grapplerem, nie? Są najlepsze. Mega super, szybko się przemieszcza, człowiek szuka. Tutaj jest. Tutaj mam kran jakiś stary. Nie, to są chyba baterie do puszczania. A nie, solniczka, sól, pieprz, Jezus Maria, myślałem, że to jest kran. Sergiusz, my chyba, że już przyszliśmy całą... Wiesz co, kogoś tu znalazłem. Mapę, a to jest Damian. Tak, jesteś przy kontenerach u góry? No. Mikołajka. A to jest Oli, jak on tam... Ej, misiu kolorowy, ja ci tłumaczyłem, że się nie przemieszczamy. A ty wampirze ale chciałeś oszukać. Ale miałem fajną... Jeszcze raz... przychodzi koło mnie. Jeszcze raz jakbyś mógł powiedzieć, bo wiesz co, przycięło cię, co miałeś fajne? Miałem fajną kampę na ciebie. Okej. Ale ja się niestety w tej rundzie nie chowam, tylko szukam. Mamy tir. Czy ktoś będzie w tirku? Nikogo nie ma w tirku. Zostały ile osób? Dwie? Szukamy dalej. Patrzałeś tego kwiatka? Kwiatka? Idę. No. O kurde, spadłem. To jest kwiatek? Nie, co to jest? Możecie napisać w komentarzu, widzowie, co to jest. To jest jakiś kaktus, kwiatek chyba jakiś. Ej, tutaj w tym kwiatku by się fajnie można było schować. Bystrze nawet ci powiem, ale... Czy on ma jakieś ukryte wejście? No niestety nie ma. Kurczę, ktoś tu biegnie, kto tu... Mi biegnie, a to jest Oli, dobra Oli. To ty tam sobie chodź. Słuchaj, czy między krzesłami patrzyliśmy? Nie, tak blisko. Mówisz, było bliziutko? Na szafkach nie ma nikogo, ty. Widzisz kogoś, Sergiusz? No właśnie nie. Ej, dla mnie jest to... A mówisz, że byłeś blisko. Gdzie byłeś przed chwilą, Sergiusz? Weź mi powiedz. Przy lodówce.
przy lodówce. Z dołu tak bardziej. Z dołu przy lodówce, dobra. Czyli on gdzieś tutaj... Aj! Połamał nogę o podłogę. Gdzieś tutaj jest, wiesz? Weź gdzieś tak wskocz... Troszeczkę wyżej niż lodówka, wiesz? Zaraz zobaczymy, ciebie idę. Tak. Chyba na drzewku gdzieś. Chyba na drzewku. Nie sprzedawaj, kolegi. Nieładnie sprzedawać koleżkę, tak jest. Ale tu za lodóweczką coś widać? Nic nie widać, jest taka wąska szpara, a ja myślałem, że ktoś tutaj się skitra. Naprawdę niektórzy mają mega dobre kampy. Tutaj mamy kran, tak? To jest kran. Ej. Tak fajnie się odbija, ale kurczę nie widać. Dobrze się schowali, co? No. Naprawdę, ja czasami jestem wręcz zdumiony tym, gdzie oni się chowają. Tirze byłem. Nie przemieszczacie się, mam nadzieję, chłopaczki. Nie, ciągle w tym samym miejscu. Nie. Wiesz co mi się wydaje? Że oni mogą być gdzieś poza mapą, gdzieś mogą być... Nie. Kurczę. Ja widziałem chyba Sergiusza. Zróbmy to jeszcze raz, Sergiusz, tak o. Okno było przejrzane. Samochód u góry, gdzie jest tir, był przejrzany, nie? Biblioteczka. Bibliotekę sprawdzałeś? Oni mogli używać graplerów, stary. Oni mogą być za książkami. Jest! Jest pierwszy! Ej, proszę pana! Proszę się nie ruszać. Jest to WP Palgume, Jaro. Brawo, Jaro, kurczę. Czyli ja wygrałem. Jedna osoba została tylko? Nie, jeszcze ja. A, jeszcze jedna osoba, spokojnie, widzisz? Dobra, ja patrzę, półki u góry, ty patrz półki na dole, dobra? No. Ej, to jest tak fajnie to pobudowane, ciężko, że nie idzie przeskoczyć, wiesz? Trzeba po kolei sprawdzać. No, ale ktoś mi zaraz... Dobra. Została. Ja już tutaj nie ma. Na półkę nikogo nie ma, nie? No. Aj! Troszeczkę mnie poniosło, nie? Znowu fantazja i zginąłem. Ostatnio ktoś tam spoilerował, że ktoś jest na drzewku. Trzeba te drzewko sprawdzić. Ja sprawdzam drzewko na stole, a ty sprawdź drzewko, Sergiusz, te tutaj, co? Jeszcze raz ten kaktusik. Dobra. A to nie jest możliwe, żeby ktoś tutaj się schował, przecież to jest... Stary... Ej, jest tutaj. Na którym? Na tutaj. Tym? Idę? No. Nie gadaj. Chodź. Gdzie on jest? Ej! Chodź. Uwaga! Nie mogę przejść, halo! Graplerkiem, no! Chodź! Czyli wygrałem? Tutaj byłem. Czekaj. Próbowałam się. To, patrz tam, heavy pompa nie może zabijać! Like Michał YT zginął, czyli kto wygrywa? Ja? To kto? Jaki to jest nick? Wiśnia. Lucky Wiśnia, gratulacje dla Lucky Wiśni, serduszka. Teraz tak. Serduszka dla Lucky Wiśni oczywiście w komentarzu. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę. 10 tysięcy łapek w górę, robimy kolejny odcinek z widzami Hide and Seek. Przypominam również, żebyście brali udział w konkursie. Na 50 tysięcy fałdolców wygrywa aż 10 osób. Wbijajcie w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Lucky Wiśnia, zdradź nam jeszcze, w którym miejscu byłeś. Idź zobacz drzewko, te różowe. Byłeś na różowym drzewku? Dalej tam stoisz? Przyczepiłeś się do mnie. I ty, i Sergiusz się do mnie przyczepiliście. Ej, nie może! Co ty gadasz, że tu byłeś, ej? Przyczepiłeś się do mnie. To jest dla mnie po prostu aż niemożliwe. Nice. Mega kampa, dobry skin. No i to zaowocowało. Trzymajcie się, yo.